Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z Sewerynem Blumsteinem, opozycjonistą z czasów PRL-u, dziennikarzem Gazety Wyborczej i prezesem Towarzystwa Dziennikarskiego o powstaniu KOR-u, uchwale PiS-u z okazji 45. rocznicy powołania tej organizacji i polityce historycznej Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie przeszkadza widzom, że palę papierosa. Nie. We wrześniu 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, który po roku działalności został przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Samoobrony społecznej. Celem KOR-u była pomoc finansowa, prawna i lekarska dla osób represjonowanych, początkowo tych, którzy ucierpieli w wydarzeniach czerwcowych w Radomiu i Ursusie, a także informowanie opinii publicznej o represjach. Kilka lat wcześniej pan został uwięziony jako aktywny uczestnik marca 1968 roku. Dlaczego pan zdecydował się przystąpić do organizacji broniącej robotników? No wie pan, to chyba było tak, że to środowisko, w którym był, po pierwsze nie udało się zniszczyć przez aresztowania, emigrację i tak dalej tego środowiska, które jakby doprowadziło do wybuchu wydarzeń marcowych, tak zwanych komandosów. Więc myśmy jakoś przetrwali w przyjaźniach, w wymianach lektur, w rozmowach. I w całym tym środowisku, a można powiedzieć szerzej, w środowisku całej takiej warszawskiej inteligencji opozycyjnej, taka nauka z grudnia i z marca była taką oczywistością, że już następnym razem nie można pozwolić, żeby robotnicy osobno i inteligencja, czy studenci, inteligencja osobno, że to te wysiłki w protestach społecznych trzeba połączyć. Jest to tak symboliczne wydarzenie z grudnia, kiedy jakaś manifestacja robotnicza poszła do miasteczka studenckiego, żeby zaapelować do studentów o włączenie się i tam się nic nie stało. To znaczy te okna w akademikach pozostały, te światła zgaszone. Więc to była taka oczywistość. Można powiedzieć jeszcze dodatkowo, że w środowisku, w którym ja żyłem wtedy, w tym środowisku takim postmarcowym, można powiedzieć, no myśmy mieli swoje porachunki z władzą, no po prostu i trochę czekaliśmy jakby, kiedy nam się uda coś nowego zrobić, no. To znaczy rachunki za marzec, rachunki za interwencję w Czechosłowacji. To nie chodziło tylko o nasze indywidualne więzienia, ale o jakby o to wszystko, co oni zrobili z tym krajem wtedy. No, no więc taki odruch, żeby się włączyć, to był dość oczywisty i naturalny po prostu. No. I dlatego znaleźliśmy się pod tą salą sądową, w której był proces, to było jeszcze wiosną, to było zaraz po czerwcu, czy jeszcze w czerwcu, kiedy proces robotników z Ursusa, tam nawiązaliśmy pierwsze kontakty, tam ustaliliśmy, że to Antek Macierewicz z Czarną Jedynką zaczynają akcję pomocy w Ursusie, no i się potoczyło po prostu. Do czerwca trwały rozmowy o tym, co zrobić. I tu chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to znaczy cofnijmy się trochę. Było, w Polsce jest taki tradycyjny model oporu, taki wtedy, prawda, ten taki model oporu, który trochę popowstańczy, trochę po konspiracji Jackowskiej, prawda, jak się komuś nie podoba albo chce się zbuntować, jak się nie podobała władza komunistyczna, to się zakładało tajne organizacje, oczywiście piątki i tak dalej. W piątkach, bo taka była organizacja AK i się zaczynało coś robić, tylko nie bardzo wiadomo było co, bo jak w tym takim modelu, a on jest jeszcze taki kulturowo, heroiczno, martyrologiczno, prawda, religijny, w tym modelu istniała tylko jedna wartość, niepodległość. Jak się od razu chce walczyć o niepodległość,
to ona jest tak daleko, szczególnie wtedy była, że jakby to paraliżowało wszystkie działania. No co mogłeś zrobić? Mogłeś, tak jak na przykład ruch, taka organizacja, prawda, która kilka lat wcześniej powstała po marcu, w Łodzi, w Warszawie. Otóż ruch, no co oni robili? Robili, obalali, zdejmowali, usiłowali podpalić, to był finał ich działań, ten muzeum Lenina w Poroninie. Czyli inaczej mówiąc, wszystko się koncentrowało na takich gestach symbolicznych. Jak się walczyło tak od razu o niepodległość, to właściwie kończyło się na gestach symbolicznych. Otóż cała filozofia KOR-u była zupełnie inna, odchodziła od tego modelu oporu zupełnie. Ona w dużej mierze była wzorowana na działaniach radzieckich dysydentów. Polegało to na tym, w pierwszym przekazaniu było takie, że spróbujmy od razu żyć tak jak ludzie wolni. W drugim na tym, że podejmujemy się bardzo konkretnych działań, dzięki którym próbujemy utworzyć takie sfery wolności. No, pierwsza akcja oczywiście pomocy robotnikom była po pierwsze bardzo konkretna i taka rzeczowa. Po drugie była, szczerze mówiąc dzisiejszym językiem, takim fantastycznym pomysłem politycznym, dlatego że myśmy wystąpili w obronie robotników przeciwko władzy, która była w swoim mniemaniu i swojej propagandzie władzą wywodzącą się z klasy robotniczej i realizującą jej interesy. To był trudny orzech do zgryzienia dla tej władzy. Sama nazwa komitetu i sama akcja, prawda, która wtedy trwała. I wreszcie trzeci element, szalenie ważny, że wystąpiliśmy pod nazwiskami, członkowie komitetu podpisywali oświadczenia komitetu podpisywali nazwiskami, imionami i adresami. Czyli taka otwartość działania. To był wzór radzieckich dysydentów. Nas od radzieckich dysydentów różniło to, że byliśmy w stanie, że mieliśmy na tyle poparcie społeczne, że tak szybko udało się zorganizować zbiórki, na tyle to było masowe, na tyle obejmowało różne środowiska, że byliśmy w stanie zorganizować taką akcję. Dysydenci radzieccy nie byli w stanie, nie mieli takiego poparcia, więc mogli po prostu po jakimś czasie tylko iść do więzienia. No i to jest jakby taki początek KOR-u, czy taka synteza największa KOR-u. Kiedy dodajmy do tego bardzo trudną sytuację ekonomiczną reżimu Gierka, który nie był w stanie jakby zapanować nad sytuacją ekonomiczną, nad zaopatrzeniem i tak dalej, i któremu szalenie zależało na kredytach zachodnich, i który w związku z tym był bardzo wrażliwy na opinię zachodnią. Nawet w pewnym sensie bardziej wrażliwy niż dzisiaj. W związku z tym nasza główna broń, czyli wolne słowo, nasza główna broń była tam jakby, była szalenie skuteczna. Znaczy nasze informacje o represjach wobec robotników, o pomocy dla robotników, o skali zbiórek, one były wtedy czymś w ogóle niezwykłym. Szalenie interesowały Zachód, szalenie interesowały taką społeczność polską, która się mogła tym zainteresować, która mogła tego dotrzeć, no ale to szło przez wolną Europę wszystko, więc to wszystko nadawało nam taki dynamizm i skuteczność. Trzeba dodać jeszcze, że władza w tej całej sytuacji nie zdecydowała się, żeby nas po prostu wsadzić. Wsadzali nas na 48, czasami kogoś pobili, ale generalnie myśmy cały czas szli do przodu. Aż do momentu, do 77 roku, kiedy była próba, że tak powiem, rozwiązania sytuacji przez władzę, czyli wsadzono wtedy 11 osób z sankcjami, należałem do nich i przetrzymaliśmy to. To znaczy wszystkie instytucje,
Korowski działały dalej. Działała Akcja Pomocy, działał wydawnictwa podziemne, już wtedy było kilka. Ja akurat zajmowałem się wydawaniem biuletynu informacyjnego Korowskiego i to wszystko nie stłumili tego. No i cofnęli się. Cofnęli się pod naciskiem Zachodu, cofnęli się, wypuścili nie tylko nas w lipcu 77, ale też wypuścili wszystkich robotników. Czyli inaczej mówiąc, Komitet Obrony Robotników skończył swoje zadania, które sformułował, całkowicie je zrealizował. To było totalne zwycięstwo, coś zupełnie niezwykłego w tamtych czasach w obozie socjalistycznym tak zwanym. I wtedy zaczęła się taka bardzo poważna dyskusja, co dalej, bo mieliśmy poczucie ogromnego kapitału społecznego, mieliśmy poczucie, że udało nam się różne rzeczy zrobić, zacząć wydawać wydawnictwa, informacje, zdobyć społeczną, jakby społeczne poparcie. I wtedy powstał po różnych dyskusjach, a one nie były łatwe między innymi dlatego, że nie mogliśmy się zebrać, że właściwie wszędzie wkraczała milicja, kiedyś się zebrało parę osób. I odpowiedzieliśmy na to, to też charakterystyczne dla tych czasów, że przez telefon, zapowiadając spotkanie, akurat ono było u Romaszewskich, mówiliśmy, że będzie tam telewizja. I rzeczywiście zaprosiliśmy jakąś ekipę telewizji zachodniej, holenderskiej chyba, o ile pamiętam, która filmowała ze środka wszystkich, którzy wchodzili. I wtedy się nie zdecydowano wejść i mogliśmy odbyć taką dyskusję w dużym gronie. To bardzo charakterystyczne. Oni się bali wolnego słowa i bali Zachodu. I Komitet Samobrony Społecznej na tyle przeformułował zadania KOR-u, że już chodziło o działalność na różnych szczeblach, o te tworzenie tych sfer wolności już w różnych innych środowiskach. To nie tylko akcje pomocy robotnikom, ale wydawnictwa podziemne, organizacja chłopów, co tam jeszcze były, cały ten, przede wszystkim ta działalność, którą kierowali Romaszewscy, czyli biuro interwencyjne, czyli obrona wszystkich ludzi jakoś niszczonych przez tą władzę na różny sposób i z różnych powodów i tak dalej, i tak dalej. Inaczej rozszerzyliśmy to znacznie szerzej, plus ruch studencki, który się zrodził po sprawie Pyjasa, prawda? I to był KOR, tak można powiedzieć. Członkami założycielami KOR-u byli ludzie o zróżnicowanych poglądach i zawodach, od księży jak Jan Zieja, poprzez pisarzy nurtu chrześcijańskiego jak Jerzy Andrzejewski, czy lewicowych inteligentów naznaczonych ukończeniem heglowskim jak Jacek Kuroń lub przedwojenny działacz PPS-u Ludwik Kon, po dzisiejszych członków PiS-u jak Antoni Macierewicz czy Piotr Naimski. Jakim cudem wtedy potrafi się dochodzić do wspólnych konkluzji i działań, a dziś to się nie udaje? No chciałem zacząć od tego, że KOR, stopniowo przyjmując ludzi jeszcze w pierwszym roku działania, przede wszystkim jakby taką, tworząc KOR, właściwie taka była idea, że o to trwały spory i o to, i to się w końcu udało, że do KOR-u weszli ludzie z jakimiś wielkimi biografiami, starsi, tak zwani starsi państwo. I oni mieli stanowić taką tarczę ochronną, prawda, bo ich było trudniej aresztować, trudniej im coś zrobić. Stopniowo przyjmowano do nich ludzi, którzy byli bardzo już represjonowani w czasie akcji pomocy. Ale tworząc KOR i stopniowo przyjmując różnych ludzi, bardzo dbano o to, żeby przyjmować, żeby właściwie włączać w to jakby przedstawicieli różnych środowisk. Prawda, więc taka była idea w ogóle, że mają być tam różni ludzie i z różnymi biografiami. Tam był jakiś taki, mało o nim wiem, ale tam Kaczorowski się nazywał, taki jakiś chyba endeckiej prowiniencji, prawda? Był szef Kedywu Warszawskiego, Rybicki, prawda? No było mnóstwo socjalistów, Kon, Steinsbergowa, Pajdak, oczywiście wielkie nazwisko, proces 16, Lipiński, kilku literaci, profesorowie, ale na przykład
przyjęliśmy Lilkę Wosiek, nie dlatego, że ona była bardzo znaną osobą, tylko dlatego, że ona jakby wydelegowana była przez środowisko KIK-u warszawskiego, prawda, i więzi. Więc myśmy starali się ściągać tam różnych ludzi do KOR-u z różnych środowisk. Jak myśmy się dogadywali, no doświadczenie Solidarności pokazuje później, prawda, że przeciwko tej władzy łatwiej było się dogadać niż potem, kiedy już tej władzy nie było i trzeba było samemu budować demokrację. No cała idea komitetu była oparta na takim dość podstawowych prawach człowieka, prawda, walki o prawa człowieka. No to są takie oczywistości. Nie podejmowaliśmy takich dyskusji jak na przykład aborcja, problem aborcji, czy które dzielą światopoglądowo. Wtedy tego nie było. Więc w tych sprawach wszyscy się mniej więcej dogadywaliśmy przez jakiś czas w każdym razie, bo potem zaczęły i w KOR-ze nastąpiły pewne podziały. Nie było to takie trudne, chociaż wymagało ogromnego wysiłku, bo starsi państwo, wielu z nich miało inną wrażliwość, spory były o słowa, o różne sformułowania w oświadczeniach korowskich. Tym bardziej, że jakby ta działalność KOR-u się na tyle rozszerzała, że się pojawiły oświadczenia KOR-u już dotyczących takich spraw jak niepodległość, stosunki z Rosją, prawda, i tak dalej. To już zaczynało czasami, to było trudne już, no ale dotrwaliśmy do końca. To bardzo ciekawe jest, że taka była jakby, na tyle to było silne takie poczucie solidarności i lojalności wobec siebie, że nawet Antoni Macierewicz pierwszy swój wywiad o tym, że z tą swoją koncepcją, że KOR się dzielił na jeden patriotyczny, a drugi taki czy jakieś różowe hieny generalnie, znaczy taki to liczący na dogadanie się z partią. Otóż nawet Antoni Macierewicz wytrzymał z taką oficjalną jakby ujawnieniem tej całej, opisaniem tej swojej wizji do momentu rozwiązania się KOR-u. Nawet on nie złamał tej zasady wcześniej. PiS na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazów miał podjąć uchwałę dotyczącą 45. rocznicy powstania KOR-u. W jej ostatecznym tekście nie wspomniano o faktycznych założycielach organizacji z Jackiem Kuroniem i Janem Lipińskim na czele. Natomiast znalazło się w tym dokumencie miejsce dla kardynała Wojtyły i księdza Kutlarza. Jak pan to skomentuje? No, oni nieustannie usiłują po pierwsze napisać historię od nowa, prawda? Takie próby opisania KOR-u już były. To bardzo przypomina tą historię ze Zjazdu Solidarności, kiedy uchwalano podziękowania dla KOR-u, bo KOR się przecież oficjalnie rozwiązał na Zjeździe Solidarności. Poinformował o tym w przemówieniu profesor Lipiński. Tam też zamiast podziękowania KOR-owi po prostu wpisano Wojtyłę, Kościół, bohaterów powstań i tak dalej. Myślę, że z wielu powodów, to znaczy KOR, jak to już trochę o tym mówiłem, KOR w ogóle jakby swoją działalnością nie pasował do tego modelu takiego heroiczno-martyrologicznego polskiego oporu. To po prostu w ogóle było coś innego. Po drugie, KOR właśnie przez ten pluralizm postaci, które w nim były, nie pasował do tych podziałów czarno-biały, prawda, komuniści, patrioci i tak dalej. Ten patriotyzm korowski był po prostu inny, no, inny po prostu i on nie był rozliczeniowy, on szedł w przyszłość. To wszystko, no i wreszcie, no i to wszystko do dzisiaj jakby trwa, to znaczy dzisiejsza władza buduje cały obraz historii, czego najlepszym przykładem są żołnierze wyklęci, tak fetowani przez tą władzę. Obraz na tym modelu martyrologiczno-religijnym. Dla niej bohaterami, tacy bohaterowie inni, lewicowi, nie mieszczący się w swoich biografiach w takim modelu, prawda, urodził się
urodził się jako katolik i oddał życie heroicznie za wolność Polski, prawda? To nie jest, to do KOR-u nie pasowało, dlatego KOR-u oni nie lubią. No. Wreszcie, dodać trzeba, że Jarosław Kaczyński ma swoje porachunki w takim sensie, że się, już tak powiem, kręcił wokół KOR-u, ale nie odegrał tam żadnej roli, chociaż jego brat już znacznie lepiej w Gdańsku. No i wreszcie nie wiadomo, na ile w tym co robił Suski, bo to na pewno nie była jego inicjatywa, odegrał rolę Antoni Macierewicz, który od lat walczy o to, żeby po KOR-ze zostało takie wspomnienie, taka pamięć, że było tam dwóch patriotów, on i Piotr Naimski, a reszta to były jakieś czerwone hieny, które właściwie nie chciały obalać władzy komunistycznej, tylko się z nią dogadać. No. Więc, ale to nie pierwszy raz i tak będzie trwało. To znaczy tego typu zjawiska KOR, tak odrębne od całego modelu polskiego oporu, będą zawsze trudne do przyjęcia. Co pana zdaniem Zjednoczona Prawica chce przekształcić pamięć o KOR-ze, wymazując znaczącą część historii tej organizacji i dopisując do tej organizacji luźno związanych z nią duchownych? Nie wiem, no to są ich zmartwienia. Oni jakby usiłują zbudować tą pamięć historyczną w gruncie rzeczy na tym, że o wolność Polski walczył wyłącznie Kościół i polscy katolicy patrioci, prawda? I dla innych w tej wizji nie ma miejsca. No, tylko tyle mogę powiedzieć. No. Właściwie zawsze tak było od początku. Wszyscy by nie byli pomijani, bo ta historia ma być czarno-biała. Nie ma tam miejsca dla innych, dla Żydów, dla ateistów, dla ludzi, dla dysydentów, którzy byli tak ważni w historii powojennej Polsce, dla dysydentów z partii komunistycznej, bo przecież to dysydenci jakby właściwie tak naprawdę od 1956 roku na czele ruchu oporów antykomunistycznego stali po prostu ludzie lewicy. No to w ogóle im nie panuje, bo oni kierowali, oni byli najważniejsi w 1956 roku, potem byli bardzo ważni, prawda, w czasach korowskich i tak dalej. To wszystko im, tym ludziom, którzy dzisiaj chcą, tak powiem, od nowa napisać pamięć PRL-u, oporu przeciwko władzy komunistycznej, to wszystko nie pasuje. Im nawet PSL nie pasuje z 1946-1947 roku, prawda, bo nie szli z bronią na czerwonych. No. A pana zdaniem, jak bardzo za pomocą podobnych zabiegów historia najnowsza może zostać zmieniona przez partię rządzącą? No, z doświadczenia wiemy, że to jest mało skuteczne, prawda, że ta pamięć odżywa. Pamiętajmy o tym, że Polska jest na tyle dzisiaj jeszcze wolnym krajem, że z jednej strony jest ta cała polityka kulturalna i historyczna, ale z drugiej strony jeszcze wolno pisać książki, je wydawać, jeszcze wolno prowadzić badania historyczne i ogromne i cały czas jednak powstają książki prawdziwe jakby o PRL-u, o ruchach oporu przeciwko władzy komunistycznej, więc to wszystko jest. No, tak samo jak problem zagłady, prawda, jest teraz naprawdę i problem stosunku do zagłady Polaków w czasie okupacji. To wszystko jakby dzisiaj jest przepracowywane, chociaż ignorowane przez władzę państwową. No ale to jak wiadomo, no pamiętajmy po prostu, co wyprawiali czerwoni z historią i nic z tego nie wyszło. No. Na sam już prawie koniec. Czy taka polityka historyczna w połączeniu z nieustającą reformą edukacji nie gryzi nam tym, że uczniowie po ukończeniu szkoły ministra Czarnka staną się pokoleniem straconym nie tylko w aspekcie wiedzy i umiejętności, ale też w kwestii edukacji obywatelskiej? No, szkoła jest takim elementem, takim momentem w życiu, kiedy się człowiek socjalizuje.
Właściwie człowiek się socjalizuje bardzo często przeciwko szkole, organizując się, począwszy od ściągania, a skończywszy na wagarach wspólnych i tak dalej. Inaczej mówiąc, zawsze w historii tak było, szczególnie polskiej historii, że uczniowie jakby byli bardzo uczestniczyli we wszystkich takich ruchach oporu przeciwko władzy carskiej, prawda, potem w czasie okupacji nazistowskiej, a potem w czasie władzy komunistycznej. To znaczy nigdy właściwie do końca nie udało się stłumić w szkole wolnej myśli, poszukiwań czegoś innego i z natury ta młodzież odrzucała propagandę. Młodzież jest autentyczna, chce prawdy i tak dalej, i nonkonformistyczna, i to się nie udaje. No, cały ten wysiłek tej władzy i ministra Czarnka jest dość groteskowy. No. Tym bardziej, że żyjemy jednak na tyle w wolnym społeczeństwie, że młodzież ma inne źródła, jeśli tylko ją to interesuje. Inne źródła pozyskiwania wiedzy historycznej. Więc ja się jakoś tym Czarnkiem specjalnie nie denerwuję. Wychowanie obywatelskie to jest trochę inny problem, że w dzisiejszych czasach strasznie trudno nauczyć młodzież współdziałania, zaangażowania i tak dalej, ale to są szerokie procesy społeczne, na które tu nie mamy miejsca, ale nie minister Czarnek jest tutaj najgroźniejszy, po prostu tak mi się wydaje. A powiedział pan, że nie minister Czarnek jest najgroźniejszy, a pana zdaniem kto? Kto w takim razie jest najgroźniejszy w kontekście tego, o czym rozmawiamy? No, ta władza jest z natury rzeczy antydemokratyczna. Ma taką wizję post-PRL-owską, to znaczy scentralizowanego państwa, związanego z Kościołem, jednolitego ideologicznie. No, to jest taka autorytarna wizja po prostu. To pasuje Kaczyńskiemu i taką sobie wyobrażają Polskę i nazywają ją wolną Polskę. I to jest najgroźniejsze. To na różnych poziomach, prawda? To niszczy więzi społeczne, to nas wypycha z Europy. To wszystko razem, przeciwko czemu protestujemy i próbujemy coś z tym zrobić. A co inaczej jest nazywane populizmem. I no więc tutaj jest clue, a nie w ministrze Czarnku. Ja mogę przytoczyć taką anegdotę, jak kiedy ministrem został Roman Giertych oświaty, wtedy były dość liczne manifestacje uczniowskie w Warszawie przeciwko Romanowi Giertychowi. I kiedyś, chyba to była niedziela czy sobota, szła taka legalnie zarejestrowana manifestacja uczniowska przeciwko ministrowi Giertychowi i z naprzeciwka spotkała się z nielegalną manifestacją, mniej liczną, która była manifestacją w obronie, znaczy z postulatem wolności palenia marihuany. Przywódcy manifestacji się znali. Odbyli krótkie negocjacje, po czym uznano, że jednak sprawa marihuany jest ważniejsza i ten zawróciła i pomaszerowali razem w obronie marihuany. To pokazuje, że ten cały sztafaż ideologiczny i tak dalej jest jakby trochę drugorzędny wobec takiej potrzeby buntu młodzieży, no po prostu. No. Ja myślę, naprawdę tym Czarnkiem tak bardzo nie przemawiam, to nie znaczy, że nie trzeba protestować. On jest po prostu groteskowy, maksymalnie nieskuteczny, to się musi załamać. Młodzież go obśmieje. On się nadaje do memów, a nie do tego, żeby być mistrzem oświaty. No, tyle mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę.